tam była zaraz zgłoszeń. Będzie Honda Civic, mam nadzieję. Mamy też taką nadzieję. Dostaliśmy tutaj od dyrektora rajdu taką możliwość do jutra do 6.30. Walczymy, chcemy pojechać ten rajd. Super, trzy szybkie powodzenia. Brawo, drodzy Państwo. Walczę Mariusz Presz, Łukasz Sztorlewa. Proszę na starcie, ale miejmy nadzieję, że jutro...
samochodu naszego nie ma tutaj, bo nie udało się go przygotować. Podjęliśmy decyzję na tydzień przed rajdem, że nie jedziemy. Jednakże tutaj kolega Grzegorz namówił nas na to, żebyśmy spróbowali. Wszystko układało się dobrze do dwóch dni przed rajdem. Pewne rzeczy się posypały, tak naprawdę nie przejechaliśmy przed rajdem więcej niż, można powiedzieć, to co dzisiaj przejechaliśmy, może 4 km i wystartowaliśmy do pierwszego odcinka. No pech chciał, bo chyba na pierwszym czy najdalej drugim kilometrze zgubiliśmy czwórkę i cały dzień jechaliśmy bez czwórki. Na konferencji prasowej musimy wjechać. Uczyliśmy się tego samochodu, ostatni odcinek pojechaliśmy. Fajnie, jestem zadowolony z tego czasu. Fajnie, że jesteśmy na mecie. Piękny rajd. No, drodzy Państwo, z siódemką Mariusz Pres i Łukasz Sterneja. Przesiadła go Honda Civic. Myślę, że nie do końca chciana ta przesiadka była. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale Mariusz chyba najlepiej czuje się w RWD, ale są na mecie, a to najważniejsze. Na pewno czujesz się lepiej w RWD. No i to prawda, to prawda.